6 września 2014 roku w bazie turystyczno-rekreacyjnej w Sędziszowie zorganizowano imprezę z okazji 40-lecia firmy Sefaco. Jak było na tej imprezie? Zapraszam na film. My wszystkie rzuty, wiecie dlaczego? Ponieważ my jak tam jesteśmy w wiosce, to my we wszystkie zabawy się z wami bawimy. Więc jak macie ochotę z nami się pobawić, to zapraszamy tam, a tu możemy już sprawdzić najlepszych. Patrzcie, minimalnie, trochę za wysoko. Pamiętaj, trzeba, żeby upolować bizona, trzeba splątać mu nogi. Więc ja myślę, że im niżej, tym lepiej. Tak jak pokazywał wcześniej Indianin. Świetnie! Moi drodzy, wydaje mi się, że tutaj w Sędziszowie albo w Sefaco to chyba co tydzień takie zawody się odbywają. Proszę bardzo, jacy wprawieni. Każda z drużyn ma swoją technikę. Jeszcze, jeszcze, cały dywan musi minąć metę. Za moment wszystko się okaże. Uwaga, szanowni państwo, dosłownie o centymetry. O centymetry. Drużyna tutaj po mojej lewej stronie. Zobaczcie, jaki prosty jest nasz taniec. Zobaczcie, jak pięknie nam wszystkim to wychodzi. Tańczymy, tańczymy, proszę pana. Słuchajcie, taniec przyjaźni, czyli musimy spowodować, że nasza przyjaźń zawarta między wami tutaj, mieszkańcami Sędziszowa, jest już bardzo mocno zaciśnięta z Indianami, dlatego będziemy tworzyć wielki, wielki krąg przyjaźni. Zobaczcie. I teraz wszyscy mogą wszystkich poznać i się z wszystkimi przywitać. Że tak z pozoru prosta rzecz, jak skakanie na skakance czy kręcenie hula hop czasami sprawia trochę problemów. Bo pierwsze obręcze już spadły na ziemię, a ja obserwuję, czekamy na dwóch zawodników, którzy najdłużej będą kręcić obręczą. Zostało trzech, została trójka, dwie kobiety i jeden mężczyzna, moi drodzy. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. Różne techniki, różne prędkości krecenia obręczą. Szanowni państwo, mamy dwie zwyciężczynie! Wielkie brawa! Start! Ruszyli! Idą jak burza! Żółci! I różowi, moi drodzy, na mecie troszeczkę za szybko, mały wypadek. Tak strasznie chcieli zwyciężyć. Na szczęście tylko obdarta. Na szczęście tylko obdarta. Jest przed nami jeszcze dużo do zrobienia i liczę, że z takim zespołem, jak tutaj widać, możemy zrobić bardzo dużo. Jestem pełen ufności co do przyszłości naszej fabryki, ale również przy tym miejscu muszę powiedzieć jedno zdanie. Bardzo dziękuję za wsparcie, które państwo mi daliście, moi współpracownicy do tej pory, ale to ludzie, to państwo tworzycie tą firmę. Szanowny panie prezesie, wraz ze wszystkimi pracownikami obecnymi, byłymi, w imieniu samorządu naszej gminy, na pana ręce, panie prezesie, za chwilę złożymy ten symboliczny kwiat, ale chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że fabryka świętuje 40-lecie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo dla nas fabryka kotów Sefaco S.A. jest najważniejszym zakładem nie tylko w gminie, w powiecie, w województwie, w kraju, ale najważniejszym zakładem na świecie. Trzymamy kciuki z całego serca za to, żeby w zakładzie dobrze się działo. Pracownikom dziękujemy za pracę, za jak potrzeba wyrzeczenia. I życzymy
życzymy dla naszej fabryki 100 lat, panie prezesie. 100 lat dla naszej fabryki, żeby wszystko szczęśliwie się układało. Co u was? No, czyli w porządku, widzę, że jesteście rozbujani. No trochę życia! Witam państwa, kabaret skeczów męczących, cześć! Łapki w górę, jedziemy! Dobrze! Ja się pytam, kto rządzi? O Jezu, no kto rządzi, No Tusk rządzi, póki co. Tusk jeszcze chwilę, no. Tusk. No. A dobrze rządzi? Żeś teraz dopierdzieli. To znaczy, wasza wysokość dopierdzieliła. Jest koleżanko. Ale ludzie go popierają, bo z jednej strony czwarta Rzeczpospolita, z drugiej strony magiczne liście. Czyli wychodzi na to, że Polacy nie mają wyboru. Mają, by było oczywiście. Anglia, Irlandia, kraje skandynawskie. Tabletki, brą, biała, sznur. To może nam brakuje mężów stanu. My na przykład mamy Tadeusza Kościuszkę. A my mamy Rutkowskiego. A my mamy obiady czwartkowe. A my mamy obiady codziennie. A my mamy Pola Tremo, największego kucharza Europy. A my mamy Gesslerową. Największą kucharkę, jaką w życiu widziałem. Także przegrałeś, oddaj fartucha. Jestem królem, kurno. Jestem królem. A gdzie ty idziesz, no? Tam, gdzie król chodzi pierwotnie. Chodźże tutaj, chodź, bo, zobacz, tu są bardzo ważne sprawy wagi państwowej, proszę bardzo, proszę bardzo, to jest biuro i patrz co się dzieje, zobacz, niezapłacone faktury, 3000 złotych monet za oręż. Co? 3000 za telefon? To niech se taryfę zmieni. Jestem królem, wszyscy przechodzimy do Play'a! Podpisuję, proszę bardzo, Play. Czekaj, tutaj jakieś kłopoty, zaczekaj, co tu jest? Coś po rosyjsku, że caryca Katarzyna pisze coś o rozbiorach. To podpisuję. No ale czemu? No może przyjedzie i się rozbierze. No to chodź. No dzisiaj mają na zamku, kurde. A tymczasem w teraźniejszości. Witali się, tak król? Przypomnij mi, proszę, Akru, jak się tutaj przenieśliśmy, to co to była ta taka nowoczesna rzecz, którą żeśmy dostali? W pi***l! Witam serdecznie naszych kochanych telewidzów. Mam nadzieję, że wciąż trwacie przed telewizorami. Minęła godzina 23, więc jak co wieczór zapraszam was na Trwam Telegrę. Na początek tradycyjny żart prowadzącego. Dzisiaj będzie to zagadka, kiedy zbudowano Tesco w Świebodzinie. 5 lat przed Chrystusem. Ty, Marek, co jest? Ale pewnie tak na poważnie. No. Powiedz mi, po co ty żeśmy do tego mopsu przyprowadzili? Bo staram się o dodatek mieszkaniowy. Pewnie, co ja mam z tym wspólnego? No, żeby dostać tą kaskę, no to trzeba było przyjść z żoną. No i tak sobie pomyślałem, że wiesz, że ty jako mój wieloletni przyjaciel, nie? Marek, przepraszam cię bardzo, czy ty chcesz, żebym ja był babą? Ale to jest formalność, no wchodzimy, wychodzimy. No Marek, ja mam być babą? Ja? Sam jest alfą? Ja mam być babą? Życiu, nie, Marek, nie będę babą. Człowieku, jestem tak męski, że byłem inspiracją dla Kai, kiedy pisała testosteron. W życiu nie będę babą, nie ma takiej możliwości. Nie ja, Marek, nie ja, ale żeś wymyślił naprawdę, to jest głupota straszna. Mówić, no ja w życiu nie będę, no nie będę, ja nie będę babą. Nie namówmy, no nie będę babą, no co ty mówisz? Postawię ci flaszkę. Dobra. Tylko jakby się ktoś pytał, no, to masz na imię Brunhilda.
Marek, twoja żona ma na imię Brunhilda? No tak, no przecież się mówią, że mam w domu Brunhildę. Marek, to ja myślałem, że to jest taka choroba. No w zasadzie jest. No. Ale Brunhilda, to gdzie wy żeście się poznali na Oktoberfest? Co to Marek jest? Marek, co to? Kurna, dezodorant! Bo ja taka śmierdząca do urzędu! Pan wybaczy, no! Łaaasz! Ale mi migdały na lewą stronę wywinęło! Komarek! To nie jest dezodorant! To co? To jest spray na komary! Kurna, nowo telefon wzięłam! Stacjonarny to co, swój podział w urzędzie? Z dziubkiem! Narkomania! Porażają! Proszę pana, po ostatnim imprezie Marek spalił dilera, a potem wciągnął po nim proch. No, kubaństwo mnie 2 tygodnie trzymało! Taki lot! Bezdomność! Proszę pana, masakry, proszę pana, my w 16 osób mieszkamy w starym kartonie po telewizorze! To może być ciasno. Nie ciaśni niż teraz, maleńki. Przemoc w rodzinie? Nie! Tak! 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 Nie! Zobacz, jak uciekł. No Rzesiek, no co ty zrobisz? No uciekł, no. No i bardzo dobrze. Jak dobrze? Przecież ona mnie zabije, jak znowu wrócimy do domu bez pieniędzy. Tych to chyba ciebie. No. Ja do domu z pustymi rękami nie wracam. Michał! Marcin! Jarek! Karol! Jest! Dziękujemy Państwu bardzo za przyjęcie kabareckie tu wężą! No akurat dzisiaj tak dość przypadkowo się złożyło. Niestety, że mamy jeden bit przygotowany. Dziesiąt stopni w słońcu przeniósł. Żona i drogiem, dziecko nie chce jeść. W Egipcie witam ósmy dzień. Dlaczego ja, Achmedzie, pytam cię? O wszystko tutaj muszę prosić się. Wyciągę rękę, chyba czegoś chcę. I ciągle tutaj do spotykam mnie. Sędzia
Franciszowie, podczas 40-lecia firmy Sefaco wystąpił kabaret skeczów męczących! Wielkie brawa dla nich! Keep on.